Dzień dobry. Po krótkim skoku w bok w postaci zarysowania tematu technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz trochę długiej przerwy spowodowanej sesją egzaminacyjną i pracy na uczelni, wracamy do naszego wątku głównego, a mianowicie dokończenia budowy toru numer 1 na linii kolejowej numer 202. Dla przypomnienia, informuję, że ostatnio omówiliśmy sobie zabudowę rusztu kolejowego, czyli tak zwanego toru bosego. Gdyby ktoś z Was zapomniał przez ten czas, co się tam wydarzyło, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Standardowo link do tego odcinka w prawym górnym rogu. Dziś będziemy omawiać kilka cykli technologicznych, które w efekcie doprowadzą nas do ustabilizowania położenia naszego nowo budowanego toru. Powiemy sobie o obsypce i o podbiciu toru. Następnie przedstawię Wam zagadnienia związane z zgrzewaniem toru w tor bezstykowy, a na końcu przedstawię Wam kilka faktów na temat docelowego formowania pryzmy tłuczniowej, czyli tak zwanej profilki. Skoro jest dużo rzeczy do omówienia, to szkoda strzępić język na sprawy drobne, przejdźmy zatem od razu do meritum. Nasz tor jest obecnie ułożony na subwarstwie tłucznia oraz połączony tymczasowymi łącznikami szynowymi. Jednak brakuje mu jeszcze trochę tłucznia pod podkładem, tak aby osiągnąć docelową grubość pryzmy wymaganą projektem. I aby do tego doprowadzić, to trzeba tor obsypać dodatkowym tłuczniem, a następnie podbić go, dokładniej rzecz biorąc dokonać podbicia stabilizacyjnego. Po to ułożyliśmy tor i połączyliśmy, aby z niego korzystać. I właśnie korzystając z ułożonego toru wykonuje się obsyp. Obsypka to nic innego jak uzupełnienie tłucznia, tylko tym razem nie z toru sąsiedniego za pomocą dumpkarów, lecz z toru budowanego za pomocą innych wagonów, dozatorów i szutrówek. Pokrótce, zarówno dozator, jak i szutrówka posiadają otwierane klapy w dolnej części wagonu, które za pomocą sił grawitacji pozwalają zrzucić tłuczeń do toru. Ale jak się spodziewacie, zarówno dozator, jak i szutrówka działają nieco inaczej. Nie będę tu omawiał szutrówki, gdyż ona jest przeznaczona przede wszystkim do nietypowych miejsc, rozjazdów czy też okolic peronów, a skupię się na krótkim opisie działania dozatoru. Sam wagon dozator, podobnie jak wcześniej omawiany dumpkar, jest wagonem samowyładowczym, którego działanie zależy od układu hydraulicznego całego pociągu. I podobnie, za pomocą odpowiedniego ciśnienia, wagon otwiera klapy, które tym razem nie powodują wysypania tłucznia na bok, lecz bezpośrednio pod siebie. I na tym kończą się podobieństwa obu wagonów. Dozator, jak sama nazwa mówi, ma za zadanie dozować, czyli podawać odpowiednią ilość tłucznia w tor. Dozowanie to odbywa się poprzez sypanie odpowiedniej ilości tłucznia wraz z poruszaniem się wagonów na całej długości toru. W tym celu dozator posiada ramę, bądź mówiąc inaczej belkę, która umożliwia ograniczenie poziomu podawanego tłucznia, który fizycznie jest przeciągany wraz z toczącym się wagonem. W ten sposób przy odpowiednim doborze prędkości tworzy się ciągła warstwa tłucznia o stałej grubości. Oczywiście, aby zachować ciągłość warstwy, zaraz przed zakończeniem sypania jednego dozatora, drugi powinien być już otwierany. Ułatwi to potem znacząco robotę i nie będzie dziur w samej posypce. No i oczywiście powinniśmy tak układać robotę, aby mieć obsypany cały odcinek budowanego toru. Należy zatem zadbać o taką ilość wahadeł z tłuczniem, które umożliwią obsypanie całego toru i potem wprowadzenie kolejnych maszyn torowych. Jeśli mamy tor obsypany, to do roboty wchodzi podbijarka. Podbijarka ma dwa zadania. Wyniesienie toru na rzędną docelową wraz z zagęszczeniem tłucznia pod podkładem oraz ustawienie toru w profilu. Nie będę tu tych tematów szczegółowo omawiał, bo są to procesy bardzo skomplikowane, a skupię się wyłącznie na najważniejszych elementach. Zacznijmy sobie zatem od maszyn. Mamy zasadniczo dwa typy maszyn. Podbijarkę szlakową oraz podbijarkę uniwersalną, zwaną potocznie rozjazdową. Różnic jest wiele,
ale można sprowadzić to do stwierdzenia, że podbijarką uniwersalną podbijemy zarówno stację z rozjazdami, jak i szlak, natomiast szlakową wyłącznie sam szlak. I jak zapewnie się domyślacie, różnica jest także w trudności obsługi oraz cenie takiego sprzętu. Powiedzmy jednak, że u nas będziemy mieli wyłącznie podbijarkę szlakową. Podbijarka, podobnie jak pozostałe maszyny, pracuje liniowo, zaczynając od jednego końca odcinka, przechodząc przez jego całość, aż do jego końca. Logiczne. W trakcie swojej pracy wynosi tor o zadaną rzędną oraz ustawia go na odpowiednim wymiarze, czyli stabilizuje w planie i w profilu. Przyjmuje się, że podbijarka może maksymalnie na jednym podbiciu wynieść tor o około 8 cm. Co nie jest może dużo, ale wystarczająco, aby cały tłuczeń nadsypany został wprowadzony pod podkład i odpowiednio zagęszczony. A jeśli weźmiecie pod uwagę fakt, że mamy do podniesienia tor o około 11 cm, to musimy wykonać minimum 2 podbicia. Dodatkowo podbijarka ma możliwość lekkiego nasunięcia toru. Przyjmuje się, że wynosi to około 2-3 cm za jednym razem. Jednak czym więcej jest do nasunięcia toru, to tym mniej można wynieść tor w górę. Dlatego niezwykle ważnym jest, żeby na etapie układki montować podkłady bardzo dokładnie zgodnie z geometrią. Uniknie się wtedy niepotrzebnych strat. No i na koniec omawiania podbicia jeszcze jedna drobna uwaga. W torze może pojawić się przechyłka. W zależności od łuku może się ona wahać od 20 mm do 150 mm. Prowadząc pracę podbijarki przyjmuje się, że jeśli mamy przechyłkę, to podczas pierwszego najazdu podbijarki formuje się właśnie wyłącznie przechyłkę, a dopiero podczas kolejnych tor jest równolegle w obu tokach szynowych wynoszony w górę. Także jeśli mamy łuk z przechyłką, to może się okazać, że podbijarka będzie musiała przejechać 3 lub nawet 4 razy na danym odcinku. Cały proces podbicia stabilizacyjnego toru można zatem skrócić do krótkiego cyklu. Najpierw obsypujemy tor, potem podbijamy. Jeśli nie jesteśmy na docelowym wymiarze, to powtarzamy obsypkę i podbicie. I tak aż do momentu osiągnięcia wymiarów projektowych. Oczywiście wraz z kolejnymi podbiciami ilość tłucznia wysypanego w tor powinna maleć, bo mamy coraz mniej toru do podbicia. A musimy uważać, żeby nie przedobrzyć, bo niestety, ale nie da się podbijać toru w dół. A jak go przewyższymy, to może być nieciekawie. Natomiast jeśli tor już mamy na docelowej niwelecie, to możemy przystąpić do jego zgrzania w tor bezstykowy. Zgrzewanie torów to nic innego jak łączenie szyn w sposób trwały, bez użycia dodatkowego materiału pochodzącego z zewnątrz. Po zgrzaniu szyn w jeden odcinek mówimy, że powstały tor jest torem bezstykowym. I teraz opowiem Wam, jak wyglądają najważniejsze etapy tworzenia toru bezstykowego. Do zgrzewania toru potrzebujemy odpowiednią temperaturę szyn oraz otaczenia, gdyż ona zapewni nam odpowiednią pracę stworzonego toru, a także unikniemy później dodatkowych procesów, takich jak na przykład regulacja naprężeń w torze bezstykowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednia temperatura to tak zwana temperatura neutralna i wynosi ona odpowiednio 20 stopni Celsjusza plus minus 3 stopnie. Bardzo mało, ale tyle określają wewnętrzne regulacje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeśli mamy odpowiednią temperaturę, to potrzebujemy teraz odpowiedni sprzęt. Tym sprzętem są najczęściej dwutorowe zgrzewarki, które poruszając się po torze wykonują zgrzeiny. Podobnie jak wszystkie maszyny torowe, ich praca zaczyna się od początku odcinka i trwa aż do jego końca. Mamy zatem sprzęt i odpowiednią temperaturę, zatem przystępujemy do samego zgrzania. W pierwszej kolejności musimy posiadać odcinek kotwiący, czyli taki, który jest trwale przytwierdzony.
Może być to odcinek toru odchodzący od rozjazdu lub inny twardy, przytwierdzony odcinek toru. Jeśli mamy przygotowany odcinek kotwiący, to przed zgrzewarką, w kierunku jej pracy, na jednej parze szyn demontowane są przytwierdzenia oraz łączniki szynowe. Następnie końce obu szyn są ustawiane doczołowo w pewnej odległości. Kolejno nakładana jest głowica zgrzewająca i wykonywany jest proces zgrzewania toru. Podczas zgrzewania łączone są oba końce szyn poprzez docisk rozgrzanych kształtowników. W ten sposób po zgrzaniu toru pojawia się wypływka, czyli nadmiar materiału, a szyna nieprzytwierdzona skraca się o kilka centymetrów, przesuwając się tym samym w kierunku zgrzewu. I dlatego właśnie powinna zostać nieprzytwierdzona. Po przesunięciu odstęp między kolejną parą szyn zwiększa się o tę odległość, czyli te kilka centymetrów. Zaraz po wykonaniu zgrzewu, czy też zgrzeiny, jest ona odpowiednio obrabiana, a powstała wypływka jest usuwana. W tym czasie oraz w czasie stygnięcia samego połączenia nowo zgrzana para szyn jest przytwierdzana na powrót do podkładu. I tu również należy dbać o reżim technologiczny i temperaturę neutralną. Cały proces jest powtarzany do końca odcinka, aż do momentu ostatniego połączenia, które również jest wykonywane jako zgrzeina lub w przypadku łączenia się z rozjazdem jako spoina. Warto również sobie powiedzieć, że jeśli nasze szyny mają długość około 200 metrów, to raz na około 200 metrów ubędzie nam około 4-5 cm szyny. Zatem na kilometrze będzie to ubytek około 20-25 cm szyn, zaś na kilkudziesięciokilometrowym odcinku nawet parę metrów. Dodatkowo, jeśli szyny będzie trzeba czasami przycinać, to ubytek ten będzie jeszcze większy. Należy zatem zadbać, aby na końcu zgrzewanego odcinka zabezpieczyć sobie odpowiednio długą parę szyn, tak zwaną wstawkę prostą. I jeśli zgrzewarka wykonała swoją pracę poprawnie, to tor jest elegancko zgrzany w tor bezstykowy. Tor powinien mieć także na tym etapie opracowaną metrykę toru bezstykowego oraz naniesione punkty stałe, ale o tym zagadnieniu opowiem Wam w innym filmie. Tyle informacji powinno Wam obecnie wystarczyć. Zatem tor jest podbity i zgrzany. Wypada go teraz nieco uporządkować oraz oprofilować. Podbicie i zgrzewanie toru mogą spowodować, że nasza pryzma tłuczniowa posiada pewne ubytki bądź miejscowe nadmiary tłucznia. Usterki te można uzupełniać ręcznie przy użyciu koparek lub w bardziej wyrafinowany sposób poprzez tzw. oprofilowanie. Oprofilowanie jest zalecane również zaraz po podbiciu, bo wraz z poprawą pryzmy ściągany jest nadmiar tłucznia, który może być ponownie wykorzystywany do innych czynności, w tym podbijania kolejnych torów. Oprofilowanie torów wiąże się z przejazdem profilarki torowej. Tutaj macie jej przykład. W samej pracy nie ma wielkiej filozofii. Po prostu przejeżdża maszyna, która ściąga nadmiar materiału, formując w przekroju docelową pryzmę tłucznia lub uzupełnia braki. Jeśli po przejechaniu profilarki okaże się, że mamy w dalszym ciągu puste okienka między podkładami, to przed jej kolejnym przejazdem należy obsypać tor wagonami. I dopiero wtedy można przystąpić do finalnego oprofilowania. Jeśli usunięty został nadmiar materiału, a puste miejsca uzupełnione, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że mamy zakończone zasadnicze roboty torowe. Teraz pozostają nam tylko prace okołotorowe oraz uzupełnianie dokumentów do odbioru. No i oczywiście wpuszczenie na tor innych branżystów, sieciowców oraz monterów urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzisiejszym odcinkiem chciałem Wam opowiedzieć najważniejsze prace, które wykonywane są na samym końcu robót torowych. Oczywiście pewne wątki będę musiał kiedyś nieco rozwinąć, ale mam nadzieję, że teraz macie pojęcie, jak te prace się wykonuje i jaki sprzęt jest do tego wykorzystywany.
Mam także nadzieję, że pomimo pewnych niedociągnięć z mojej strony, jest to dla Was w miarę zrozumiałe. Kolejne dwa odcinki będą stanowiły pewne podsumowanie tego cyklu, a także przedstawienie spraw, które są wykonywane na początku każdej inwestycji kolejowej. Ich zrozumienie jest jednak bardzo trudne bez prześledzenia całego procesu, który tłumaczyłem Wam w ramach serii o przebudowie toru numer 1 na linii kolejowej numer 202. Więc zalecam zatem pewną chronologię oglądania moich odcinków. Dość już się dzisiaj nagadałem, więc już więcej nie przedłużam. Dziękuję za Waszą obecność, dziękuję także za Wasze sugestie i komentarze. Bardzo mi miło, że Wam się te filmy podobają. Dziękuję również za komentarze negatywne, pozytywne oraz za wszelkie udostępniania. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie tylko lepiej. Tyle ode mnie na dziś. Czołem, cześć!